No jest i pan Arkham. No właśnie się zastanawiałem, co on tak właściwie porabia w tym czasie, jak Dante walczy z Mary, zwaną także Lady. Ja witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, a to jest kolejny odcinek z serii Devil May Cry 3 Dante's Awakening. Co to był za miecz? Czyżby to był miecz Spardy? No. Po przejściu Devil May Cry 1 fajnie się tym mieczem wymachiwało, ale nie, on wygląda jak Alastor. Ej, troszeczkę, choć nie, tamten miał smoczą mordę na rękojeści. Zaczyna jej końcu. Dobra, amulety wydają złowrogi dźwięk. Dobra. Czyli chyba jednak to jest miecz Spardy. Tylko szkoda, że Arkham będzie pierwszym, który go dotyka. Kurczę, weź te łapy. Teraz niczym Excalibur wyciągnięty ze skały. I właśnie mniej więcej w ten sposób wyglądał rebelion Dantego w Devil May Cry 1. Tak w sumie. Mówię, dobra, weź w customize, bo za bossa oczywiście coś się dostaje zawsze, jakieś dusze dodatkowe. O, 15 tysięcy już. Dobra, co tam w Nevanie mogę za tyle kupić? Nic. Dobra. Ale stop, guns, weź w guns. Kalina Ann, firing speed increase. O kurde, no nie wiem teraz z czym biegać. Nie, jeszcze przyzwyczaiłem do spirala, ale trzeba sprawdzić chociażby, czy rakietami można strzelać w powietrze, bo jeżeli można, no to ej, no sorry, taki duży kaliber plus możliwość strzelania będąc w powietrzu, no to jest wtedy zbyt dobra broń. OP wręcz. Ale Confront the Shadow z Mission 17. Nie, całość przeczytałem niestety. Po raz pierwszy mi się zdarzyło, musicie mi to wybaczyć. Dobra, no nie cofniemy się Dante do tamtej drzwi z poprzedniego odcinka już niestety. Ale okej. O kurczę, patrzcie, od razu. Na dzień dobry. Coś znalazłem. Okej, tam dalej nic nie ma, ale przetestujmy nasze rakiety. Bam. Okej, dobra, robię taki przypadek powinny. W powietrzu nie można. Niestety. No ale dobra, no co innego mogła bazuka robić niż strzelać rakietami, ale moment. Trochę wolno lecą, nie? Tak. Dobra, przetestujemy w walce, ale zapowiadają się mocarnie, tak czy tak. Nie, to gwiazda w oddali, czy nie, czy. Tu mam wyskoczyć. No. Więc lecimy tu. I tam widziałem od razu czerwoną mortkę na górze, no właśnie, nawet kilka. No nie, nie, to jest znowu to miejsce. To jest znowu to miejsce, że ciężko się skacze. Dobra, jestem. Okej. Okej. Teraz ładnie idzie. Tu na dół teraz. A, dobra. Ej, 17 tysięcy. Lada moment będzie ulepszenie do Nevana. Coś to za dziura? A jeżeli były kolejne drzwi, jakie ominąłem? Nie. Teraz tak. Nie. Trzeba sprawdzać wszystkie drzwi najpierw. Cholera! Ja mi się zatrzasnął za plecami teraz. Dobra, pełno sześcianów. I dobra, o co chodzi? Most pewnie mam z nich stworzyć. W końcowym efekcie, tak? Do tego ten most jest troszeczkę wysoko, więc nie wiem, Dante, jak się tam dostaniesz. Chyba sekcja skakankowa. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Najpierw idźmy do dziury. Jednak mimo wszystko. No właśnie, tutaj przeciwników zastanę. A walki z tymi mi brakowało troszeczkę. Znaczy, ja to jest na początek odcinka, jeszcze się nawalczę pewnie. O, jeszcze się nawalczę. I pamiętam ten motyw, dobra. Przełączyć pokrętło najpierw, żeby móc z nimi walczyć należycie. Dobra, ale to jest tylko jedno, było jeszcze drugie. No właśnie. No nie, Dante, jeszcze nie, jeszcze moment. Tutaj najpierw. Powycinaj tu. Dobra, wszystko to teraz dopiero możesz. Iś tornado. Plus air ride. To jest coś na wzór air ride'u. Oj, ta większa nawet, no nie mówię, że w jej przypadku też będę musiał tam przełączać. Kurde. No, ale się nie udało. O właśnie, nie przetestowałem rakiet jeszcze. Chodź, Kostucho. No chodź, Kostucho. A nie, sorry, najpierw
przełączniki. No gdzie tam, Dante? Gdzie? No. Bam, mogę rakietą oj nie, nawet nie mogę, bo kurczę, ona jest zbyt szybka na takie rzeczy. Dobra, muszę się odsunąć. No kurde, dasz mi przełączyć te przełączniki. No, ale mnie kroi, dobra. Muszę Devila używać, żeby się tylko do nich dostać chociażby. Dobra, jeden przełącznik. Teraz... Dobra, odsuń się! Kurde. I drugi przełącznik. Ej, gdzie ona tam na górze? Jak ona będzie tam na górze, to ja jej nie wykroję, nie ma takiej możliwości nawet. No... Oj. Dwa wciry. No Dante! Proszę cię, nie rób mi tego, póki są przełączniki. No nie! Fuck! Nie, nie używamy tego. Jeszcze nie. Będzie na to odpowiedni moment. Ale ten moment na pewno nie jest teraz. Dobra, trudno, idziemy jeszcze raz z nimi zobaczyć, bo jestem ciekaw, co dostanę. Za wygraną. Na 17500, czyli już musiałem pozbierać te czerwone mordki. No na szczęście. Dobra, przyciski. Buttons before enemies. I troszeczkę bros before hoes. Delikatna taka dygresja. Okej. Jeszcze tylko ten. Zdążył zaatakować? Aha, zdążył, ale spokojnie. Przełączę przycisk i się zemszczę. No, musicie przyznać, to było całkiem fajne combo. No, stylish nagrodzony, no, nie bez powodu. Spoko. Już kostucha? Tak jest. Jeszcze przycisk jest przełączony, więc ale ją teraz wytnę. A nie, już niestety nie. Dobra, ty mnie nie sięgnie. Następne cięcie już na pewno, tak? Ale następne cięcie będzie zaraz. Dopiero dobra, uciekaj! Dobra, szybko. Tylko dla sprintu użyłem teraz Devila. Dosłownie tylko dla sprintu. Pięknie. Unik. Unik. Kurde, no co, już się dało. Unik. Niepotrzebny. No, czyżby to był jej koniec zaraz? Nie. Już przełączniki. Upierdliwe to jest troszeczkę, przyznaję. No ale co zrobić? No może nią też będę wycinał, oczywiście też przy okazji można przycisk, no... Kurde. Nie wiem kiedy mam wiedzieć, że ona leci w powietrzu, a kiedy, że po prostu tak sobie wyskoczy. Ale dobra, ten jeden... No come on! Ten drugi już właśnie schodzi. Dobra! Chodź tu. Trudno, przyjmę jedno uderzenie na klatę, bo to wtedy szybciej wychodzi, niż abym miał robić unik. Dobra, tu gdzie jesteś, maleńka? Aman! Moment poświata już? Kurde! Czy drugi się wyłączył? Szlak. Dobra. Devil. Naprawdę resztka życia. Ciężkie to jest, kurczę, kiedy nie mogę w nią trzaskać, kiedy ona akurat... Aż kurde, ma tą poświatę, no come on! Zanim zdąży podejść tutaj, wytnę ten przycisk chociaż. Zanim ona wytnie mnie. No! Fuksi tamte, fuksi, ale żeby to skończyło, dokładnie! No, życie nie w całości, nie było... Oj, nie, dobra, i tak było warte. Czyli mogę, mam teraz dwa razy możliwość powtórnego zaczęcia od tego samego momentu. Dobrze! Po śmierci rezurekcja, podwójna. Taki double Jesus. Więc idziemy tu i będziemy się bawić z kostkami. God Cube Chamber. Tak a propos Jezusa, nie? Czerwony kryształ. Już będzie 20 kafli, już będzie 20 kafli. Jeżeli dobrze tu wyciąć, oczywiście. Nie, tornado nic, niestety tornado nic. No, 20663 dusze. O, a tutaj co? Bless the Sacred Light, aha. Dobra, ale tu nie było baby sklep z sydrą, nie? Jeżeli dobrze pamiętam. Nie. Niestety chyba nie. Ewentualnie tu? Na dole? Łooo!
czerwone mordki! No ale pominąłeś Dante. To pominąłeś chamsko wręcz. Dobra, lecimy jeszcze raz, no przecież muszę je pozbierać. No sporo jest, naprawdę, no spójrzcie jak tam urosło, teraz 22 tysiące już ma. Teraz będzie 23 może jak dolecę tutaj. Ej nie, jednak nie, więc może, nie wiem, salta nie chcesz robić. Tam parę czerwonych mordów jeszcze się ukryło, ale spokojnie. To jak będziemy wracać, póki co... Aha, nawet nie mogę, to jeszcze daje lady, siedzi i płacze. Szkoda. Dobra, tutaj nie było czerwonej mordki przypadkiem? Jest, pewnie, że było. Ale spokojnie, to nawet widzę na każdym poziomie w kącie będzie taka mordka, no to spokojnie, będziemy zbierać je i dostawać się powolutku na górę. No, spokojnie, spokojnie Dante, nie skacz na to. Nie masz powodów. Dobra, tu już nie będzie raczej, a zresztą nawet jakby była to, mogę ją pominąć. To come on, spokojnie, tu nic się nie odrodziły przypadkiem? Szkoda. Bo były dużo warte. Dobra, co z tymi kostkami? O co tutaj biega? Nie mogę ich uderzyć. No to co? No, skakanka jedna wielka. Platformówka się z tego robi. Szczęście ze skakaniem. Póki co nie ma problemu, wej. Nie jest źle. Dobra, jakieś drzwi? Dobra, i przeciwnicy. Jacy? O kurde, wielka kostucha. Ale szczęście, że tym razem bez przełączników. Zacznijmy aż przyjechać w ten sposób, co teraz to maleńkę. A nie, najpierw zaprzyjaźnijmy się z tymi. Poznajcie, to jest Agni, to jest Rudra. No czemu nie trafiłeś? Dante! No Dantes już, no! Kurczę, Dante Alighieri w sumie fajną książkę napisał w piekle. Boska komedia. Nie wiem, czy to jest jako lektura, czy co. Znaczy, jeżeli ktoś teraz będzie miał maturę, to na pewno do matury się przyda. Zresztą, co ja mogę wiedzieć na temat matury, co ją pisałem parę ładnych lat temu, to że się pewnie zdążyło zmienić. Macie obowiązkową matmę. To jest największa różnica, ja nie miałem. Ale mógłbym zdawać, nie byłoby wszystkich problemów, pewnie, ale... Wyszedłem z założenia, po co się przemęczać? To było złe założenie. A później niestety nie poszedłem na studia, na jakie bym chciał. Takie wymarzone. Musiałem pójść na ich zamiennik. Ale trudno. I tak jest dobrze, jak jest. Dobra, pokonałem przeciwników. Co dalej? Są drzwi, mogę przejść tędy. Jest pani z Kepsydrą. Dobra, no to zmienimy sobie od razu. Kurczę, ale zmienimy Nevana niestety, którego właśnie będę ulepszał teraz. Cholera. Dobra, najpierw ulepszy, zobaczmy co tam... Na co pójdzie tym razem 20 tysięcy. A sorry, już mogę zjeżdżać. Albo latanie, albo volume up. Increase the speed at which you summon bells with this sweet, sweet melody. No i umiejętność pasywna, a tutaj latanie. No ale tylko w formie demona, no to Jeszcze przez krótki czas, nie, dobra, volume up. Tak jest. Ale i tak muszę zmienić na Beowulfa. Tam trzeba rozwalić coś. Czyżby kolejny kawałek niebieskiej mordy do przedłużenia paska zdrowia, ale to będzie pierwszy z czterech, niestety. Chyba, że tu mam wejść na górę, bo tutaj chyba idzie wejść na górę zaraz, tak? Czy nie? No, a widzicie, jakieś nowe combo. Coś nie, wcale takie nowe, po prostu. W odpowiedniej kolejności, z odpowiednim timingiem trzeba przyciski wciskać. Tu jest przejście. Jakieś... Ej, kawałek niebieskiej mordki. Świetnie. Ej, tu nie mam zjeżdżania na dół przypadkiem? Nie mogę zjechać, wpaść coś? Czerwony, jak wcisnę? Nie. No, ten też dawno nie walczyłem, więc może być ciężko z przeciwnikami, ale... Wow, ej, to pierwszy raz zrobiłem. O, może naładować nawet. Kurde, nie, spoko. Wow, tutaj ta broń jest naprawdę kozacka. No spójrzcie na powolność wyprowadzania ciosów. No musi być mocarnie. No ale okej, no to dobra, zobaczymy, czy te kombosy będą tak fajnie wychodziły również tam na dole. Co, znowu ktoś? Nie, po prostu cichutko przebiegniemy sobie. Jak się ta gra się nazywa? Jump kick! No właśnie, dobra, ale skaczemy na dół. Co tu jest?
A nie, tam nie można wejść. Mimo tego, że szerokość przejścia sugeruje, że Dante dałby sobie radę. Okej, okay, zacznijmy. Póki co kiepsko. Można powiedzieć, że kiepsiutko. Z kombosami. Bo te nie wchodzą. Tych nie zalicza. No ewentualnie ta gruba piącha tu, to też jakoś tam wchodzi, ale... Ciosy powietrzne, coś tu... Bam! Bam! No dope! Ej, nie, dobra, ten powietrzny kopniak wchodzi, na szczęście. To też powinno wejść, cyk, pyk, myk. Powietrzny kopniak razy dwa. To nie wchodzi. No ale tak, chyba nawet do A nie dojadę. Kurde! I kolejny raz będę się męczył z tym. Ej, dobra, jest dope. Kiss this. No, o, ej, to było spoko nawet. No jest alright, ale pewnie potrzebuję minimum eski. No, kurczę, nie weszło nawet. Dobra, ale od tego zacznijmy. Jak? Zresztą nieważne, dobra, tłucz to. Z całej siły, Dante, z całej siły, petarda na maksa. No jest sweet, no wyżej jeszcze, jeszcze dalej. No... No jest showtime, jeszcze dalej? A te ciosy za długo się ładują, kurde. No, come on! No więcej niż showtime ja tutaj nie zrobię. Łoo, ej no. Tutaj istnieje... No nie, co, czemu się odsunąłeś? Dante! Ale okrutnie teraz zmoczyłeś. No, ale... Kombinacje ma zacne, trzeba przyznać. Szkoda, że Virgil teraz tego nie może, że powinien dopracowywać techniki ciosów, bo może Dante by się później mógł czegoś od niego nauczyć. Podziemia tutaj w sumie nie są na dobrej stopie zbytnio. Nie, niestety, jak widzicie, to nie wchodzi. No, takie mocniejsze uderzenie, poprawione czymś takim. Dobre kombo nie jest złe. No, i popraw. Podbicie. No, showtime za bardzo schodzi, sweet. Też. Kurde. No i nogą, Dante, nogą. Nogą. No nie w ten sposób, not like this, no kurde, dobra, będę się męczył. Zobaczcie to na, że tak powiem, fast forwardzie, ale zaraz się powinno udać, mam nadzieję. Czyżby wreszcie? No come on! No musi być teraz już! No musi się udać! Kurde, Dante! No aaa, wreszcie! A to już drugi fragment. Jeszcze brakuje tylko dwóch, dobra. Więc udajemy się z powrotem na górę. I tam przegrać też zmienimy z powrotem na Nevana. Stop, dobrze, skaczę teraz. A, tutaj muszę podjechać, ta kostka, zapomniałem.
Dobra. Więc wbijmy w te same drzwi, mimo wszystko. Firestorm Chamber... Nie, tutaj byłem przecież. Ale właśnie tutaj miałeś lecieć. Ej, to nie było czegoś? Nie może było przypadkiem po łańcuchu wejść? Tak dziwnie trochę, bo dziwnie, ale... Nie, chyba nie. Ale tutaj w każdym razie walczyliśmy z Agnim i Rudrą. Jeszcze byli nie na moich plecach, jeszcze tak powiem. Więc dobra, zmienimy sobie. Choć broń naprawdę zacna się wydaje. Oj, naprawdę zacna. Mówię tutaj o Beowulfie. Ale dobra, jednak Nevan, bo póki co jest ulepszony prawie na maksa. I zresztą chcę przetestować po prostu. Jak to na przeciwnikach wygląda, ten volume up. Zresztą mogę już po drodze. No nie, to powiem, że pełno lata już teraz. Aha, dobra, będzie spoko. Wydaje mi się, że będzie spoko. Dobra, ale jednak Air Ride'u jeszcze nie mam, tylko tutaj jest, więc skaczmy powoli. Ale w dobrym kierunku, to znaczy do góry. O kurde. Dobra, beton. Ale co, jakoś na skróty? Tu. A, kurde. Się pospieszyłem i teraz spacerek powtórny. O, dobrze, nie został zmiażdżony. No, come on! Przed chwilą tak ci dobrze szło, Dante. What the hell? Ej, chyba, że tutaj od razu jakiś skrót. Shit. Kamera nie ułatwia. Ale jest dobrze. Jest... No kurde, Dante! Dobra. Poczekamy na windę. Chyba, że na tą. Kurde, no nie! Co jest? One przestały teraz latać według jakiegoś... schematu? No kurde. Ja latają zawsze tak samo, tylko ja gorzej skaczę po prostu. Dobra. Jump once, jump twice. Tu na windę. Tu raz. I dwa. Ale jeszcze... O kurczę, stop, ta się chowa, to nie wskakujmy na razie. Dobra, tu jest spoko platforma. I tu do góry, powiadacie, tak? Dobra, ten się tylko jakoś przesunie, tak w miarę. W miarę z sensem. Oh shit. Oh shit. Ale dobra, jestem w samej górze. Tu się nieważne, aby się obróciło i tak będzie spoko. O, i drzwi, od razu. To chciałem zobaczyć, czy niczego nie było po drugiej stronie, przypadkiem trud przejścia tam, gdzie prawie teraz bym spadł. O co mało. Tam przez ten mostek, to nie byłoby nagrodzone czymś. Ale dobra, chodźmy tu. I tu też baba z klepsydrą. No nie, jakiś szlak, no. Jester? No właśnie, z tego co pamiętam, to był Jester. No to teraz już inaczej to spotkanie powinno Dante wyglądać. Bo już wiesz teraz, że to jest Arkham. O właśnie, rakiety. Jak co taki krótki zasięg to ma? No spokojnie, zanim przyzwiesz te kuleczki. Dobra. O, żeż! O kurde! Dobra. Musiałem się w ten sposób ratować. No ile jeszcze razy będziesz znikał, ty... Duża kulka, czy małe? Dobra, kręcą się blisko, ale jak się będę trzymał bardzo, bardzo blisko niego, to chyba mnie nie trafią, nie? Ej, no zacnie, dobra. Tego beta tester nie sprawił, że ktoś po prostu stanie blisko Jestera i będzie go ciął, czy coś się stanie. A póki co jeszcze ani jednej kulki nie zgarnęłem. A po prostu z nim robię co chcę, go wycinam, nawet go kopnąłem teraz. No, tak się niestety z tobą nie da, więc trzeba inaczej. A może na debilku jeszcze? Dobra, tutaj podejrzewam, że już nie będzie tak łatwo. No właśnie, tu już będą musiały być uniki. Więc trzeba będzie też jak najdłużej w powietrzu zostawać, więc raz, dwa i... No kurde, bo zaraz padnę! Jedna kulka jeszcze, tak plus minus. Może być ze mną kiepsko.
Dobra. No to jest cięcie najmocniejsze, jaki mam, kurczę, w swoim asortymencie niestety. Tylko. Odsuń się, popadniesz, martwy. O kurde. Dobra, wiecie co, użyjmy czegoś. Nie chcę Jestera powtarzać. To co my tutaj mamy? Małe, albo w sumie może żółtą mordę już tutaj. Mam dwie w sumie. No dobra. Szkoda troszeczkę jej, mimo wszystko. Ej, albo po prostu wygram to bez straty już ani grama życia. Czyli grając bardzo, 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 bardzo ostrożnie. Dobra, jak to Nevan? Nevan kiepsko przędnie. Kurde, niedobrze. Okej, okay, kuleczki. Powoli krążą dookoła. Dobra, trzymając się brzegu, czy jestem bezpieczny? Nie wydaje mi się niestety, niestety mi się nie wydaje, ale dobra, utrzymujmy dystans, utrzymujmy dystans, włączmy Devila. Shit. Było blisko, o, było blisko, znowu. Ale zaraz powinien zniknąć, no, dobra, świetnie. Jaj, wielka kulka, no, no tutaj zawsze, chociaż gram życia tracę, więc... O, raczej może być krucho. O, o. No, tak, bardzo uczciwe, bardzo. Tak w sumie teraz nawet nie widzę, z której strony one lecą. Oj, fuck. Tak blisko. Dawaj, dawaj, ale właśnie to mnie intryguje, że tam jedna z tych kulek jest zielona, czy... Oj. Mogę podejść? Nie. I kulka wybucha, dobra. Może póki jest nietykalny. A teraz już jest tykalny, no to... Można, dobra, na szczęście można. Ale trzeba się odsunąć, powinien eksplodować na pewno, kulka. No. Dobra, co tym razem? Znowu kulki. O kurde. Ej! To było niesprawiedliwe. To było grubo nie fair, więc włączymy jednak żółtą mordę. Muszę go wykończyć po prostu. Co mogłem wiedzieć, że to będzie jakimś czerwonym żygiem do mnie strzelać? No skąd? Powiedzcie mi, skąd ja to mogłem wiedzieć? Już bardziej to wygląda jak kula armatnia, bo eksploduje jeszcze przy kontakcie. No, no, no. Dobra, możesz stać na tej piłce, jak chcesz, ale zaraz cię trafię. Tak czy tak, no właśnie. No ej, w sumie kulkę też mogę, się okazuje. Ale eksplozja, Dante, pamiętaj. No właśnie. Już teraz mogę sobie bardziej awangardowo, awanturniczo zagrać. Ej, łe, łe. Ej, łapa. Sady, ale w powietrzu na szczęście nie ma możliwości mnie złapała. Fuck! Zgarnął to jak plaskacza na mordę. Dobra, Devil. Zmarnowany trochę. Mówię, zaraz użyć, dopiero będzie możliwy do trafienia, czyli teraz. Ale nie, to combo i tak powinno wystarczyć, załatwić sprawę, znaczy się. No, właśnie. Wiem, że nie zginąłeś, już nie udawaj. Excuse me. Znowu się pokrywasz po dupie? Gej! Ej, czemu zastygło na tej klatce akurat? Na tym kadrze. Parę czerwonych mordek, ale straciłem żółtą. Nie wiem, czy to było warte tego. No ale okej, okej. Pozostaje tylko jedna droga, tak właściwie, nie wiem, który to był Wisdom, chyba, ta pierwsza. Droga mądrości. Ale idziemy, idziemy, spokojnie. I okazuje się, że dobrze idzie. O ci, jak ja ich nie lubię. Ale już mam na ich sposób. Znaczy, zajść po prostu ich od tyłu. Sieknąć dwa razy mieczem i powinno być spoko. Warunkiem, że nie wykonują tych szarż swoich dziwnych. Dobra, gdzie jest drugi? Tu. Rakiety, jak działają na nich? No do kitu, tak szczerze. A od tyłu? No też szału nie robią. Dobra. Trzeba ich zaskoczyć. Jak rasowy pedał. Znaczy gej, sorry. Od tyłu. Niespodziewanie. Jeszcze następny? Nie. Ale dobra, pamiętając,
poprzednie doświadczenia, to po jedynce była dwójka. A nie ma dwójki, a nie ma tego, no to zostaje czwórka. Nic więcej. Aha, Trial of Skill. Czyżby teraz potrzeba będzie większego skilla niż poprzednio? Okej. Powiedzmy tu. 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 Znowu tu. Hop. Oj, za wcześnie. Hop. Ej, pojedynczy skok wystarczy, się okazuje. Aaa, bo Nevan był włączony. No jak niefajnie. Chodziłem ja podwójny skok, zawsze bezpieczniej. Nie, ale znowu turbo proste. Tego nie mogę wziąć. Hop. W przestworza. Pitch Black Void. Kurczę, to byliśmy też niedawno, ale backtracking pełną gębą widzę w tym Devil May Cry'u. Ej. No, tutaj się obłowimy. Coś czuję. Zawsze te najbardziej upierdliwe miejsca w dostępie do nich są najbardziej płatne. Znaczy najlepiej. Właśnie chyba tutaj się ostatnio męczyłem. No, tu się ostatnio męczyłem, żeby skoczyć po niebieski fragment. Ale chuje stwórcą, że właśnie tą sekcję zrobili powtórnie uzupełnioną czerwonymi mordkami, ale nic więcej nie było. To w sumie potrzebnie skakałem teraz. No ale come on. Dobra, to może zliczmy otoczenie na dzień dobry. Ło kurde! What the fuck! Zawsze nowy przeciwnik ma, że tak powiem, lepszą introdukcję, co znaczy lepiej jest przedstawiany, ale chyba znowu jakaś wariacja na temat kostuchy. Żeby teraz piekielne pomioty, czorty. No to wygląda bardziej jak diabła niż sam Dante nawet. We właściwej formie oczywiście. Oj, zacne kombo. Dobra, fajnie. Szybko się go pozbyłem, może rakietką. Jeszcze. Ale krótki zasięg ma cholernie! Volume up, coś, jakieś nietoperzyki, może wycinka? Ach, coś mi sięgnął. A jak pod ziemią? On się tak może pod ziemią schować? Nie, fajnie. Ale on też mam diabełka, chodźcie, pokażę wam swojego. Ale nie tylko forma diabła, na szczęście na nich działa. Gdzie się chowasz pod tą glebę, come on! Ej, chodź tu. Chodź, wezmę cię na przejażdżkę w powietrze. Nie, nie chcesz? Na pewno? Sam w to wskoczył! Ej, nie miałeś tak szybko odpowiadać ciosy. Miałeś dać mi się pośmiać. Okej, na szczęście czachy już tam są na miejscach, więc nie będę musiał ich szukać drugi raz. No, aż takiego chamskiego backtrackingu nie ma. Dobra, więc przechodzimy przez drzwi. Moonlight Mile. Ej, prawie jak zielona mila. Wcale nie taka zielona, nie taka mila, ale choć w sumie odległość... No, może. Nawet duszyczek trochę więcej, tutaj pewnie będzie boss. Więc sprawdź, czy nie mogę się jakoś poratować na ostatnią chwilę. Niestety nie. No chyba, że po raz pierwszy bym wydał. No powiedzmy, nie wiem, na Vital Star L. 2000 trzeba było zmarnować. Nie ma takiej opcji. No, no, no. Ej, ale stop. Stop, stop, stop. Tam można było sprzedawać też, czy tylko kupować? Jest, confirm tylko. Ech, szkoda. Nie wiem, sprzedał im Gold Orba. Znaczy wcześniej ja bym miał dwa, ale teraz z jednego oczywiście, że zostawię. Ale co, powtórna walka na dachu? Czyżby znowu Virgil? A może Arkham już? Ej, no nie myślę, że to już będzie koniec. Devil May Cry 3, nie chce mi się wierzyć. O, ta czarna mgiełka sugeruje może nawet ostatniego bossa. Kurde, dobra, oglądajmy cutscenkę. A sobie łyżkę herbatki wezmę. Bo coś czuję, że gardło zedrę. Taki będzie ciężki. Aha. Wygląda jak Virgil. Znany z Devil May Cry 1. Tak trochę. Ale mogę się zupełnie mylić oczywiście. To może być Arkham. Slash Jester. Well, too bad. I've already answered them myself. I don't need you anymore.
Kurde, wygląda naprawdę złowrogo. Come on, poser. Szum pojechał od puzerów. Nie no, ma jaja. O kurde. A ten ma miecz za to. Ej, czemu miałby go namierzyć? No. Shit, już myślałem, że jakiś... przeciwnik z gatunku ciężkich. Ej, ale on teraz zaczyna wyglądać, przypominać mi Virgila, którego ja znam z Devil May Cry, pierwszej części. To taki rycerz bardziej. Ej, ale co jest, ja mu jeszcze ani krzywdy nie zrobiłem? Co jest grane? O kurde. Dobra, to będę unikał jego ciosów, póki ta poświata nie zniknie, bo chyba o to chodzi. Może on się musi zmęczyć. No patrzcie, no przecież weszło to jedno cięcie moje, nie? O kurde, ale wciry. Na pewno nie użyję tej żółtej mordy od razu. Ej, moment, no czemu ty tam ty mierzysz teraz? Tutaj? No to chociaż jedno takie zniszczyć przed śmiercią mi się przydało, zobaczyć co tam jest. A światło, które go oświetla i wtedy... wtedy nic, wtedy ginę. Dobra, continue, bez mordy, tak jak mówiłem. No, morda oczywiście, że no. Dobra, i od razu. O, jeszcze spacerek na górę. Chyba, że wam to kulturalnie wytnę. Nie, bo walk będzie dużo, coś mi się wydaje. Dobra, to już widzieliśmy. Więc teraz tak. Jedno światełko. Nie, Nevan! Ale w sumie mogłem zmienić broń, kurczę. Bo rakiety tutaj się nie przydają zbytnio. No dobra, chodź do światła może. Come to the light. Come on. Oj, coś grubego tam szykuje. Jesteś oświetlony z każdej strony już. Światło Jupiterów świecą. Czy jeszcze czegoś brakuje? No tutaj, kurde. O, dokładnie! I teraz Devil i dopiero wycinka. Ej, dobra, czy ten boss może jednak nie będzie taki ciężki, jak sądziłem? O, ale przywrócił mrok. Szybko. Ale no co, no to bieganie wokół planszy. Szlachtanie mieczem przełączników na ścianach. Bieganie w kółko, bo te jego strzały, kiedy ja biegam dookoła, są kurde niecelne, nawet jak koło niego przebiegam. Więc nawet jestem skory pokusić się o symfonię. Ale dobra, nie, bo to jeszcze jeden przełącznik został. No właśnie, i teraz może zagrajmy ci na nerwach. I na życiu oczywiście też, oj. Nie, wiesz co, jednak same przełączniki może. Bo tu już jeden przygasł, no właśnie, przygasły wszystkie. Dobra, odsuń się z tym ode mnie. Ale w sumie nie powinieneś już tego ciosu wykonywać, że jesteś Virgilem oczywiście, bo ja mam twoje rękawice, ja mam B.O. Wolfa teraz, we władaniu. Ale susy. Co, hand to hand? Mano a mano? Znaczy nie no, Devilo a mano? Co, w sumie też nie. Ale mimo tego, że Dante teraz nie ma swojej diabelskiej formy, to i tak nie można o nim powiedzieć, że jest człowiekiem. Bo nie jest. Nigdy nie będzie. No jak się urodził pół demonem, to zawsze pół demonem pozostanie. Dobra, ostatni przełącznik. Jeszcze jakiś. Kurde, gasną na bieżąco. Shit. Żebym wiedział, która, może on je przełącza. Jest, dobra. No, solidna wycinka, oj solidna Dante, oj solidna. Jedno. Drugie, no właśnie, fajnie było je policzyć. Trzecie, oj, shit! Ej, spoko, parę ciosów, gra ci się. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. Siedem. Ej, które zgasło? No, i jesteś znowu małym, grzecznym chłopcem, więc mogę się stłuc, zbić, potraktować mieczami. Nie, jest taki bezbronny bez tej swojej formy, że nie, kurde, to szkoda. Zresztą widać, że to jest uciemiężona dusza, przecież on tam wleciał do piekła chyba, z tego co widziałem. No chyba, że to jest Arkham i od początku w ogóle strzelam kulą w płot. Ale nie wydaje mi się. Za dużo nawiązań, te same ciosy. No nie może być aż tylu podobieństw, jeżeli by miał być zupełnie kto inny.
No i na tym kończymy zabawę z tą maszkarą. Może riffem? No, już myślałem, że nie dam rady teraz. Wróć tam, skąd przyszedłeś, maszkaro. O-o. Doppelganger. Powinno być ciekawe. Walka z samym sobą? O kurde. Nie, nie! O kurde. Można się rozdwoić teraz. Spoko. To jest nowy styl, czy... No, Doppelganger! No, dobrze mówię. Special power used by the Doppelganger enemy. This style gives you more freedom in battle to try out different tactics and combos. A kolejny styl. A jeszcze przyzwyczajenie do Swordmastera. Ach, nawet 10 tysięcy nie wbiliśmy. Mało byłeś warty, kimkolwiek byłeś. O, ej, moment, to było... Jeszcze nawet nie byliśmy na górze? O, shit. No to dobra, to może być ostatnia walka. Ale zobaczymy ją w następnej misji dopiero. Więc póki co mission clear. Mam nadzieję, że mimo życia złotej mordy tam wpadnie B. Szkoda by było, żeby nie. Jak zwykle za orby dużo, za punkty, za styl dużo. Damage, no też dużo zgarnąłem na klatę. Ej, 500 tylko. B! Dobra. To kochani, ja się w tym momencie z wami żegnam, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!